barwy SZCZ, cia. Jak zmieni Basi rodzina Pyrków. Tak wyglądali w pierwszym odcinku, ZDJCIA. Barwy SZCZ, cia odcinek 1, emisja 2709. 2007 w TVP2. Barwy SZCZ, cia obokem jak mi bo i na dobrej nazwy zaliczaj się do najchętniej oglądanych seriali. Losy rodziny Pyrków oraz innych mieszkańców ulicy Zacisznej przycigaj przed telewizory miliony widzów. Twórcy barw SZCZ, cia dbaj o to, by kolejne odcinki i sezony były jeszcze bardziej emocjonujące. Dlatego co jaki czas serwuj dramatyczne zwroty akcji, gier, wypadki, rozstania czy zdrady. W kulisach serialu Barwy SZCZ, cia Marek Molak i Natalia Zambrzycka podzielili się swoimi wrakreskaniami po obejrzeniu jeszcze raz pierwszego odcinka. Wszyscy się tak zmienili. Kuba Mabek, który gra Wojtka. I wszyscy przy jednym stole, tak rodzinnie, mega fajnie wspomnienia, wszystko od kreska w rodku. Jestem w tym serialu od początku. Dorasta bam z barwami SZCZ. Cia, ale serial te kreska dorasta bzmn, powiedziała Natalia Zambrzycka, 22L, która miała 11 lat, gdy pojawi Basi na planie. Pierwszy odcinek barw SZCZ, cia to by było ogromne, wito na całym moim osiedlu. Wszyscy wiedzieli o tym, kreska pracuj przy tym serialu, kreska to jest mój debiut. To miało szczególny wyraz. Pamiętam, kreska wszyscy w domu si zabrali my i czekali my na barwy SZCZ, cia. Z tego co pamiętam pierwszy odcinek mi si podoba, powiedzi Marek Molak, 27L. Młodzi aktorzy z barw SZCZ. Cia wspominaj te kreska sceny, które sprawiby im najwicej trudno ci, w które w bok kreska i najwicej pracy, by wypadły wiarygodnie i wzruszyby widzów. Najtrudniejsze pasmo scen, które miałbym to te 3 albo 4 bezpośrednio po sobie, kiedy Klara po wielu miesiącach po raz pierwszy wróci ba do domu i zaczyna rozmawia z Hubertem coś i z tabo. Sceny te wymaga by do kreska ego badunku emocjonalnego. To by taki gniew przez smutek przyznał serialowy Hubert z barw SZCZ, cia. Najtrudniejsza scena, jak si dowiaduj, kreska moja mama umarła. To jest tak. Kreska ci i kreska ko sobie wyobrazi jakby CZ bowiek zareagował, trzeba by bo uwolni te emocje. To by ba rzecz, na które pracowałam kilka dni. Wyznała Natalia Zambrzycka.